Siemano ludzie, dzisiaj będą walki PvP, witam was w świecie Margonem. Przed wami jest Kielomaniak i to jest moje aktualne EQ i moje statystyki. Zaczynamy za chwilkę pierwszą walkę. Pierwszą walkę stoczymy z moim klanowiczem Rolsonem. Nie zgadza się na walkę, można by sprawdźmy jego ekwipunek. Tak jak widzicie, ma heroiczne buty, trochę heryków, trochę uników, trochę unikatów. Ale u mnie nie ma żadnego widocznie heroika. Mimo wszystko mam 2 EQ dobre plus legendarne błogosławieństwo. Czy to mi wystarczy? Jestem pewny, że mi wystarczy. Na razie walczymy, weszło głęboko rana. Jest idealnie, jeśli łowcy wejdzie głęboko rana, to naprawdę można szybko walczyć. Można szybko skończyć walkę. Jak na razie nie ujął mi nic, także dla mnie plus. Ale jak wiadomo, z każdą turą leczenie maleje, także i w tym przypadku zaczynam dostawać już trochę. Mimo wszystko 61% mi zostało, także jak najbardziej. Kolejna walka jest tutaj nielubiany. Nielubiany również z Madmuda, z mojego klanu. Widzicie, EQ dosyć solidne, z Haryku są unikaty. Jest i nielubiany, także tutaj walczymy. Atakujemy. Z magią łowcy ma bardzo ciężko. Mimo wszystko, jeśli dobrze wejdzie nam głęboka rana, to można szybko kogoś skończyć. A tutaj jak widzicie, bardzo dobrze mi tutaj wchodzi głęboka rana. I co? Póki co nie czuję. Nie czuję, ale zobaczcie, jak się dobrze leczy mag. Dobrze się leczy, ale głęboka rana weszła, także będzie bardzo dobrze. Trochę więcej życia. Straciłem około 400%, mimo wszystko dobrze. Kolejna walka. Jak widzicie tutaj, wszystko było ulepszane, praktycznie. Killer Ray, Mac, też będzie ciężko. Ale myślę, że sobie poradzimy. Ugryziemy ten temat. Póki co nam nie wchodzą ciosy. Może wchodzą, ale więcej leczenia mam. Mimo wszystko ja mam większe leczenie aniżeli Mac, czyli... Chociaż nie. Ale głęboka rana niweluje leczenie. No i o to chodzi. Wygraliśmy, zostało nam 44%. Kolejna walka, Kamil Bednarek. Oczywiście to jakaś łapówka daje wygrać. Ja nikomu nie daję wygrywać, lubię powalczyć. EQ, parę unikatów, parę normalnych. Nie ma szału, ale nie jest najgorzej. Myślę, że to będzie łatwa walka. No ale zaraz się przekonamy. Możliwe, że to jest EQ ukryte, bo dużo ludzi właśnie tak ma, że ma legi czy tam jakieś inne rzeczy schowane. Ale w tym wypadku chyba jest to, co było pokazane, to tak musi być w rzeczywistości. Że mam niższa energia, czyli coś musi mieć od niższej energii. Chociaż nie, co ja mówię, ja niższa energia chyba. Chociaż nie, niszczy mi energię, jakąś tam. I co, wygrana? Leczyć się nie muszę, punkty honoru doszły. Jak za chwilkę będziemy walczyć z Silver Lightem. Widzę, że EQ z Halloween 2013. Dobrze, solidne. Dużo rzeczy ulepszonych. Myślę, że to będzie wymagający przeciwnik. Dobra, akurat spotkaliśmy się na Tarmusie, więc wyszliśmy sobie z innej sali, bo przeważnie tak, jeśli ktoś chce walczyć z sali z Tarmusem, to przeważnie będziecie walczyć z grupą. Dobra, to jest tropiciel. Bije od ognia. Na razie walka na równi się utrzymuje. Ale pamiętajmy o tym, że ja jeszcze mam ostatni ratunek z mojego błogosławieństwa. Także plusik duży. Dobrze. Także teraz czas na panią Martę z klanu Veni Vidi Vici. Oczywiście ma legendę szatę złego przewodnika, unikaty, heroiki. Myślę, że tu będzie ciężko, bo jednak legenda to nie są przelewki. Mimo wszystko walczymy. Myślę, że co mnie chce, to wygrać i muszę to wygrać. Cios krytyczny, weszedł tam głęboko rana, takie rzeczy lubię, obniżenie pancerza, o to właśnie chodzi.
Na pewno z początku będę miał lepiej, bo jednak mam dość dobre leczenie, bo około 850 punktów naturę. Z początku oczywiście, jak wiecie, leczenie maleje z czasem. Także walczymy dalej. Póki co widać moją przewagę w moją stronę. 30%, ale zaczyna coś tutaj ukłuć. Ale na szczęście mamy jeszcze ostatni ratunek, także może nam troszkę pomoże. Wygraliśmy, udało się nam, lecimy dalej. Kolejna walka, jest to pan Cadillacs z klanu Just Simply. EQ solidne, ulepszone w chuj. Pierdego ze złodzieja, także dość dobry, dobry Cadillacs, musimy na niego uważać. Paladin, jeszcze na ten level Paladin jest dość mocny. Mimo wszystko myślę, że sobie poradzimy. Póki co dobrze leczy, dobrze się leczy. Niszczy nam już całkowicie energię. Niszczy nam legendę. Niszczy nam dużo energii. Także teraz tylko bazujemy na zwykłych atakach. Ale to nic. Czekamy na głęboką ranę. Jak wejdzie, to się zrobi dobrze. Jeśli nie wejdzie, to nie będzie dobrze. Jest i głęboka rana, o to chodzi. Wygrana walka, jak widzicie, tak mniej więcej wyglądały walki PvP. Także dzięki, do usłyszenia.